kochani, bieg, Leśna Gonitwa, kolejna edycja, już druga w tym roku. Znajdujemy się na obiekcie klubu sportowego IKAR w Miłogostowicach. Bardzo dziękujemy współorganizatorom, którzy tutaj przyczynili się do tego, żeby nasza impreza mogła powstać. A głównym organizatorem jest klub sportowy Feniks Legnica, a także Nadleśnictwo Legnica, przez którego tereny bieg główny właśnie będzie przebiegał. Klub sportowy IKAR współorganizuje, również sołectwo Miłogostowice. Na pewno zaraz pojawi się pani sołtys, która zawsze nas tutaj wspiera. Oczywiście współorganizatorem, partnerem również jest gmina Kunice oraz powiat Legnicki. A zobaczmy, jaki numer wylosujemy. No brawo. Kochani biegacze, przypominam, że zostało jeszcze kilkanaście cegiełek do zakupu. No rewelacja, skakanka, gratuluję. A teraz Kuba. Kuba zbliża się do koła fortuny. I bardzo mocno zakręcił kołem. Zobaczmy, jaki numer wylosuje. Pieniądze zebrane z tych cegiełek przekazujemy na leczenie pani Natalii. Zanim zaczniemy, jesteście tak wspaniale ubrani, że no nie mam innej możliwości, żebyśmy nie zrobili sobie tutaj wspólnego zdjęcia nawet pamiątkowego. Chodźcie tutaj na tą stronę, biegniemy w kierunku lasu. 4, 3, 2, 1 i poszły konie popędowe! Proszę Państwa, wystartowali najdzielniejsi drobale w Europie Środkowo-Wschodniej. Brawo na mecie, zameldował się pierwszy zawodnik, Piotr Starek. Oczywiście kłodę, z którą się biegło, można sobie wziąć na pamiątkę, jeśli ktoś ma takie życzenie. Jeżeli nie ma takiego życzenia, może ją sobie dołożyć do odbiska, które już na Nadleśnictwo Legnica przygotowało. I witamy kolejnych zawodników. A każdy z zawodników grali, otrzymuje pamiątkową cukierę, taką i statuację właśnie, statuetkę w kształcie cukiery. Te kłody troszeczkę dały im sos. Mimo, że nie było to najczęstsze drewno, to jednak na takim dystansie, w mniejszych rzędach, to nic przyjemnego. Brawo dla was. Brawo, no i już do mety, już tu, zmierzają drwale z Nadleśnictwa Legnica. Brawo dla nich. Brawo dla nich, pracownicy Nadleśnictwa Legnica. Też postanowili sobie biegu drwa. I witamy kolejną zawodniczkę. Kochani, na całym dzisiejszym naszym biegu, łącznie z dzieciakami, wszystkimi uczestnikami, jest nas mniej więcej około 200 osób, tak samo też było na biegu Borsuka w czerwcu. Dlatego bardzo się cieszymy, że nasza impreza jest taka popularna. Jest tutaj wspaniała atmosfera, świeże powietrze. Zapraszamy na treningi, w weekendy, w tygodniu. Korzystajcie, zapraszamy.
twierdzi, że pogoda dla biegaczy jest tylko dobra i bardzo dobra. Dzisiaj zdecydowanie bardzo dobra. Po biegu, super zupa dla każdego. Zapraszamy do ogniska. Jeżeli ktoś chce sobie tu łaskę, nie wiem, to jest prawda. Szpikolicie w cykle? Ja również moją nową szansę. Weź się, Klaudia. Zapraszamy również do tego. Nasza impreza staje się naprawdę bardzo popularną imprezą biegową. I wystartował ostatni zawodnik na czterech nogach, trochę faworyzowany, ale jednak. Przed sobą 10 km, czyli na krótszym dystansie 5 km. Za mniej więcej około 20 minut pierwsi zawodnicy na krótszym dystansie powinni się pojawić na mecie. Mniej więcej za 35 minut, może lepiej, super by było, pojawią się zawodnicy na dystansie 10 km. Również na trasę wystartowali razem z biegaczami Kilkarza nasi, Mordi Chłopi, brawo również z nami, cieszymy się, że są również z nami i będą mogli razem tutaj z nami przejść tą trasę, która przebiega przez tereny na Nadleśnictwa Legnica. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Stoiska Biega Pomaga, gdzie można wspomóc słuszny cel. Nawet Nostradamus tego nie przewidział. Kto dzisiaj pierwszy przekroczy metę. Więc czekamy. Wybiega z otchłani. Jest pierwsza osoba, o ile mi pamięć nie myli, to jest Michał, który biegał tutaj z nami 4 pory roku. I on biegnie chyba na 10 km, czyli nikt nie powiedział tego, że pierwszą osobą, która przekroczy metę, jest osoba biegnąca na 10 km. Jest, wielkie brawa, pierwsze okrążenie. Jest pierwsza osoba podejrzewa na 5 km. Super! Pan Marcin Szynderski, BBL Legnica. Masz podium! Ej, a może on cię i czekamy, kolejne osoby. Dawaj, Stefan! Jest, druga osoba. Super! Pan Paweł Bezkorowajny, jeżeli dobrze wymówiłem. I trzecia osoba, Stefan Kozioł. Super! Uważamy na biegaczy. Czwarta osoba z nami już jest, Karol Grolewski. No i brawo.
naprawdę super czasy. Nie to nie jest. Skoro można, przyjaciel. Nie brakuje. Zapraszamy do chwili ostatnika na pyszną wódkę. Grochóweczka wspaniała, sam próbowałem, jest rewelacyjna. No tak. Prowadzi? No tak, on prowadzi. No, misiu durny. Za nie widzisz. Nie wiem, co to jest. Patrz, co jest. No nie, może jest jakiś chłop. Wiesz co, to trzeba było wystawić. No bo też po całym życiu. Poczekaj, tak. Gdzie jest? Nie, przepraszam. Gdzie jest?